właśnie. Rafał, sezon 2013 otwarty, można powiedzieć, zadowolony powinieneś być z drugiego miejsca. Zadowolony to będę, jak będzie pierwsze miejsce. Natomiast tak, plan jest wykonany i to w 100%, dlatego że założenia były trzecie miejsce u Słowaków i drugie miejsce w Polsce, także plan został wykonany, o tak, jestem bardzo zadowolony. Wracamy znowuż na trasę w Załużu, tutaj kończyliśmy, tu zaczynamy. Zgadza się. Jak już mówiłem wcześniej, trasa jest fajna do rozjeżdżenia, bo jakoś specjalnie technicznie nie jest wymagająca. Także na początek sezonu, żeby nie sprawdzić, czy się nie zardzewiało, jak najbardziej. Rafał, w przerwie międzysezonowej dużo zmian zaszło w twoim samochodzie. Mało zmian, dlatego że zmieniliśmy tylko skrzynię biegów. Samochód praktycznie został wyciągnięty 2 tygodnie temu z garażu. Po tamtym sezonie zostało oprócz skrzyni zrobione nic, natomiast będziemy pracowali nad silnikiem w tym roku, bo skrzynia już się spisuje i to widać po czasach, że jest sporo lepiej do konkurencji. Do pierwszego miejsca brakuje nam około 2 sekund. Myślę, że na innych trasach z tą skrzynią biegu będziemy w stanie walczyć o pierwsze miejsce. Powiedz mi, czy już się rozjeździłeś podczas pierwszej rundy dzisiejszych treningowych? Tak, dlatego że w pierwszym podjeździe treningowym miałem czas ze wczorajszego wyścigowego. To pokazuje, że praktycznie od pierwszego kilometra jestem szybki. Powiedz mi, no jakie założenia na dzisiejsze popołudnie i oczywiście na cały sezon? Utrzymać miejsce, bo tutaj niestety to jest specyficzna trasa, na której jest potrzebna moc, zdecydowanie moc. Tego nam troszeczkę brakuje, ale nie chciałbym marudzić. Utrzymamy drugie miejsce w Polsce, trzecie u Słowaków, będzie bardzo dobrze.